To już prawie wojna między obrońcami przyrody a hodowcami gołębi w Lublinie. Poszło o sokoły, które mają swoje gniazdo na tamtejszej elektrociepłowni. Hodowcy gołębi twierdzą, że sokoły atakują ich ptaki. Z kolei obrońcy przyrody alarmują, że to ich drapieżniki są podtruwane. Piotr Kuśmierzak. Ja widzę, kiedy przychodzi sokół, zabiera go, po prostu niesie go na komin. Paweł Sobczyk, hodowca gołębi, mieszka 5 km od komina elektrociepłowni, na którym jest gniazdo sokołów i nie jest zachwycony tym sąsiedztwem. Straciłem około 40 sztuk. Przez ostatnie 4 lata strach wypuszczać gołębie z woliery. Ja chcę tylko po prostu, żeby przenieśli to gniazdo, które zrobili sami. Lubelskie sokoły stały się gwiazdami internetu. W Wielkanoc wykluło się 5 małych drapieżników. Dzięki zamontowanej kamerze można śledzić życie ptaków całą dobę. Hodowcy gołębi przedstawili nam to nagranie jako dowód na to, że sokoły mają apetyt na gołębie hodowlane. Cała Polska, bo jest na kamerze nagrane to, jak sokół rozdziera mojego gołębia i karmi swoje młode. No to trochę przykro jest. Sokoły to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce. Są zagrożone wyginięciem. Jego rolą w przyrodzie jest odławianie słabszych osobników, słabszych chorych. Z tego punktu widzenia gołębie, które nie są w pełni sprawne, są dla nich oczywiście łatwym łupem. Ornitolodzy bronią sokołów. Doliczyli się 3 gołębi zjedzonych w gnieździe. Ptaki mogły paść ofiarą innych drapieżników. A sokoły w mieście to skarb. Sokoły przyleciały tutaj same, to one sobie wybrały miejsce, gdzie chcą być. To nie było tak, że one zostały tutaj wypuszczone. Kilka tygodni temu 2 z 5 wyklutych sokołów padło, bo otruło się szkodliwą substancją zakazaną od lat w Europie. Wczoraj na jednej z posesji w Lublinie znaleziono sokoła z gniazda, który miał problemy z poruszaniem. Było podejrzenie, że po prostu znów ptak został podtruty. Lena Grosiecka, która zajmowała się rannym sokołem, pomysł o przeniesieniu ptaków gdzie indziej kwituje krótko. Krótkowzroczność, głupota, brak chęci edukacji, myślenie tylko o sobie i materialne podejście do tematu, ponieważ jak ktoś straci 1, 2 czy 3 gołębie, naprawdę świat się nie zawali. Obrońcy przyrody sugerują, żeby dostosować się do pory polowania sokołów, ale o porozumienie będzie bardzo trudno. Jeszcze wojny nie ma. Jeszcze? Jeszcze wojny nie ma. Na razie myślę, że druga strona powinna zrozumieć. Dla wydarzeń Piotr Kuśmierzak, Polsat News, Lublin. Jeszcze wojny nie ma. Jeszcze wojny nie ma. Jeszcze wojny nie ma. Jeszcze wojny nie ma.